Siemano, witam serdecznie, z tej strony Porywa Zwłok. Witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić unboxing paczki od Krzysia Parzycha. Oczywiście do Porywacza Zwłok. Paczka dotarła do mnie po niezłych przebojach, ponieważ Krzysiu napisał na paczce, że paczka jest dla Porywacza Zwłok, przez co paczuszka stała się bardzo niebezpieczna dla Poczty Polskiej i zaczęła krążyć po całej Polsce w poszukiwaniu odbiorcy. No ale w ostateczności do mnie dotarła. W środku mają być dyskietki, na które mam nagrać jakieś tam gry dla Krzysia, ale też jest jedna mała niespodzianka. Gra. Jest gra i gra jest dla mnie. Będziemy ją ogrywać. Tylko paczka jest coś trochę za duża, jak na tylko dyskietki i grę, ale zobaczymy, co jest w środku. Pohałasujemy troszeczkę. Tak wygląda rzeczowa paczka po odtwarzaczu DVD. Zobaczmy, co się chowa w środku. Jak nagrywam ten film, to jest sierpień. Ostatni weekend sierpniowy. Właśnie wróciłem z nad jeziora po bardzo gorącym dniu. Troszkę sobie popływałem. A jako, że robiłem tą kąpiel w nocy, to nad jeziorkiem byłem sam. Dobrze, dochodzimy do sedna sprawy. Mamy materiał wygłuszający. Dobra, widzę już tutaj, co jest. Wy też widzicie. To są dyskietki, na które mam nagrać dla Krzysia gry. Czy one są już podpisane? Dobra, na dyskietki będziemy nagrywać. I nie wiem, co o tym myślę, czy to jest, kurde, skorpion firmy MAT, kurde, patrzcie, czy to jest, kurde, prezent dla mnie? Już nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie, kurde, jakie arcydzieło. Ale fajnie, kurde. Można grać trzymając w ręku i pewno da się jakoś to obrócić w tajny, magiczny sposób. To jest jakaś blokada, nie? Czy to na siłę trzeba robić? Nie wiem. Czy cały drążek się porusza? Teoretycznie powinien się obrócić cały drążek. No dobra, później sprawdzę w instrukcji, w jaki sposób się przestawia ten joystick. Autofire. Manualny fire. Dobrze, fajnie, precyzyjny bardzo. Trochę skrzypi, ale duża precyzja. A dobra, przypomniało mi się, Krzysiu mi dał kartę pamięci do PlayStation 1. Przyda się. 2 MB, to jest chyba 2 razy większa niż normalna karta pamięci. Dobra, mamy woreczki. O kurde.
Normalnie czuję się jak ten, jak w święta. Orzełek, ale bez korony. Taka przypinka. Jestem ciekaw, co to jest. Będziesz musiał, Krzysiu, dokładnie napisać. Z kasetami to ci mówiłem, że nie bardzo mam możliwość uruchomienia ich. Ale jest tu z 2000 roku nagrany gameplay Cannon Fodder. Zapomniałeś to zripować i wrzucić, kurde, na swój kanał. Dobra, są płyty kompaktowe. Desert Strike. Nie, Sudden Strike. Na peceta. Blitzkrieg Thunder. Faraon. Polanie z numerem seryjnym. Nie pokażę wam, jaki jest numer seryjny. Aha, a tutaj Carmageddon, Settlersi 2, Dune 2, Golden Axe, Syndicate i Historyline. Historyline, no to gry, które uwielbia Krzysiu. Będzie, żeby uruchomić na moim retro PC-cie. Tutaj Worlds War 3 i Świątynia Pierwotnego Zła. I powiem, że tytuł jest mi jakoś znany, ale nie mogę sobie przypomnieć, o czym była ta gra. W świecie Dungeons and Dragons. Fajnie, zaraz będę musiał zobaczyć, co to jest ten, co to jest za gierka. Tutaj DVD RW. Nieopisane, więc się nie dowiemy, co jest w środku, trzeba będzie to sprawdzić. Fallout 2 z klika i Kapitalizm 2. Oj, będzie co ogrywać, będzie co ogrywać. A tutaj mamy gazetę. Bardzo starą gazetę. Nazywa się Czas 7. Pierwszy raz słyszę o takiej gazecie. Piątek, 1 września 1939 rok. Cena 10 groszy. Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego. Co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dokoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak się to już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony przez Boga w walce w swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pewnego zwycięstwa. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczpospolitej. O kurde, to dzięki Krzysztof, to jest naprawdę kawał, kurde, historii. To jest naprawdę kawał fajnej historii. To sobie będziemy odczytywać. A teraz to, co jest najważniejsze w tej całej przesyłce. Coś mi się tu ciągnie. Aha. Przewód od Skorpiona. Dostałem trzy książki, ale to nie jest chyba, to nie są te gry. Tu w środku jest
nie, to może jest to. Moment, bo ja się teraz gubię. Jest pełno różnych notatek. Tak, to są właśnie gry. Tylko teraz o co tutaj chodzi? Dobra, to są książki, ale nie wiem czemu trafiło do mnie zdjęcie Krzysia. To jest książka na pewno. Dobra, tu są jakieś notatki. I teraz ja w ogóle nie wiem jak ta gra wygląda. A nie, to jest książka o tajnikach kung fu. Fajnie, poczytam, może zostanę mistrzem kung fu. Dobra, mamy dwie gry. Pierwsza to jest Berserker Wielki Byk. To jest gra... Nie, to jest książka. Moment. Nie, to jest książka. Dobra, to teraz zachodzimy. Mamy jedną grę, przepraszam bardzo. Tak wygląda rzeczowa gra. Wojownik Autostrady 3. Jesteś wojownikiem jutra. Wybierz swój los. I zagramy sobie w to przy kamerze. Te książki łączą w sobie najlepsze cechy powieści i gry przygodowej. Barwna wartka i wciągająca akcja pozostawia ci możliwość wyboru najwłaściwszej drogi. W wyludnionym, zniszczonym wojną jądrową świecie musisz stawić czoło groźnym, bezwzględnym bandytom. I w każdej chwili możesz zginąć. Wszystko zależy od ciebie. To gra dla prawdziwych mężczyzn. No, czyli dla mnie. Patrzę, czy... Aha, tutaj się zaczyna ten... Tutaj się zaczyna od budowania postaci. Są zasady gry. Tutaj jest wyposażenie. Tu są zasady walki bezpośredniej. I tutaj zaczynamy grę. Dobra, widzę, że przyda się tutaj K10. Myślę, że to będzie ciekawy gameplay. Tym bardziej, że nikt takiego nie zrobił. Z tego co wiem, to Turek Retromaniak pokazywał, że ma taką grę, ale tylko pokazywał jej urywki. A ja mam zamiar przed kamerą zrobić pełny gameplay. Dobrze, Krzysiu. Bardzo Tobie dziękuję za prezenty, za mata, za CD, za lektury do czytania. Bardzo się przydadzą. Może tak zrobię. No ja tak zgodnie z obietnicą zabieram się za nagrywanie gier dla Ciebie. Pewno jak umieszczę ten film w internecie, to paczka z grami już dawno będzie u Ciebie, ale pozdrawiam bardzo Ciebie serdecznie. Jeżeli ktoś nie był na kanale Krzysia, no to zapraszam tutaj. Koleś ogrywa gry od deski do deski. Robi to całkiem ciekawie. Polecam. I do zobaczenia na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.